I właśnie zdarzyło się to, o czym mówiłem już kiedyś, że jak u nas w Polsce będzie zbyt duże obciążenie sieci energetycznej, to może zdarzyć się kaskadowe rozpieprzenie sieci. No i się zdarzyło, ale nie u nas. Zawalił się cały system zasilania 5 państw bez prądu. Bośnia, Hercegowina, Albania, Chorwacja, Grecja, Czarnogóra i część Serbii przez kilka godzin miały problem z energią elektryczną. Powodem była kaskadowa awaria sieci energetycznej, a także przeciążenie głównej linii przesyłowej systemu przesyłowego w Czarnogórze. Nie udało się zapobiec rozprzestrzenieniu się załamania systemu energetycznego, podał operator energetyczny Bośni i Hercegowiny. Awaria jest naprawiana, a prąd wraca do odbiorców. Jak podaje avans.ba, do awarii doszło około godziny 12:25. Nastąpiła w najgorszym momencie, na zewnątrz jest 40 stopni Celsjusza. Czytamy. Wstępną przyczyną były problemy na linii przesyłowej oraz przeciążenie kluczowych linii łączeniowych 400 kV, ogłosił niezależny operator systemu energetycznego Bośni i Hercegowiny. Bezpośrednią konsekwencją tego było kaskadowe przekazywanie zakłóceń. Podobny scenariusz miał miejsce 20 czerwca 2024, kiedy wystąpił problem w Grecji, Macedonii Północnej, Albanii, Czarnogóry. Wówczas szybka interwencja personelu operacyjnego i lokalizacja problemu na granicy z Czarnogórą zapobiegła rozprzestrzenieniu się załamania systemu elektroenergetycznego Bośni i Hercegowiny, dodano w komunikacie. Biorąc pod uwagę, że w dzisiejszych okolicznościach zakłócenia rozprzestrzeniły się na Chorwację, z którą Bośnia i Hercegowina posiada największą liczbę połączonych linii przesyłowych, nie udało się zapobiec załamaniu systemu elektroenergetycznego. Obecnie kaskadowymi przerwami w dostawie prądu dotknięty cały region, a mianowicie Bośnia i Hercegowina, Albania, Czarnogóra, Chorwacja i część Serbii, dodano. Jak czytamy w relacji lokalnych mediów, w miastach zapanował chaos. Nie działają sygnalizacje świetlne, stanęła komunikacja miejska, wystąpiły przerwy w dostawach wody, przejścia dla pieszych. W Sarajewie to misja prawie niemożliwa. Ludzie ryzykują życie, czytamy. Przypomnijcie sobie, że w Polsce mieliśmy to samo, jak w Bełchatowie padło chyba 10 bloków energetycznych, bo jakiś pracownik chciał pokazać, że on wie lepiej. Minister energetyczny i górnictwa Czarnogóry powiedział, że awaria spowodowana jest dużym zużyciem energii z wysokimi temperaturami. Czyli do czego ja piję? Im więcej włączycie klimatyzatorów i pomp ciepła, bo pompa ciepła działa w dwie strony. Może je ogrzewać, a zarówno i chłodzić. To obciążenie na linii wzrasta, a sama temperatura, jaka jest latem, potęguje ten efekt, więc... Jeszcze raz przeczytam. Powiedział, że awaria spowodowana jest dużym zużyciem energii elektrycznej i wysokimi temperaturami. Według chorwackich mediów wszystko zaczęło się w Czarnogórze. Koniec artykułu.